Najbardziej powszechnym narzędziem do tworzenia stron internetowych jest język HTML, czyli tak naprawdę lista instrukcji dla przeglądarki, co w chwili obecnej i w jakiej formie ma wyświetlić na ekranie. Stronę internetową można stworzyć nawet w notatniku, zapisując kawałek tekstu w rozszerzeniu HTML. Spójrzcie tylko, jakie to proste. Gdybyście chcieli zgłębić meandry języka HTML, warto przeczytać któryś z dostępnych w internecie kursów. Polecanym przez naszą redakcję jest kurs pana Pawła Wimera, dostępny pod adresem webmaster.helion.pl, który przez ostatnich kilkanaście lat wychował setki webmasterów. Inną z metod tworzenia prostej strony internetowej są gotowe systemy quasi-blogowe. Najlepszym z nich jest WordPress, za pomocą którego można stworzyć zawodowy blog, ale i stronę internetową. WordPress wzbogacony jest w system edycji tekstu przywodzący na myśl tradycyjne edytory, ale umożliwia też edycję w oparciu o język HTML. Wygląd strony możemy dowolnie modyfikować za pośrednictwem gotowych szablonów, które na dodatek można konfigurować do woli. Ich lista jest bardzo obszerna i większość można pobrać z sieci zupełnie za darmo. Gotowy wpis możemy podglądać po wejściu na stronę, cały czas szybko i wygodnie modyfikując go za pomocą panelu administratora. Z WordPress możemy korzystać zarówno za pomocą posiadającej ograniczenia wersji na WordPress.com lub instalując go na swoim serwerze w oparciu o WordPress.org, gdzie pokazuje pełnię swoich możliwości.